dodatkowe punkty nie grał. Tymczasem jeszcze groźnie szukał swojej szansy na czwartą bramkę. Maxi Lopez, ależ gol! Jest 10. bramka w tym spotkaniu. 7-3 Udinese, a Ingelsson wpisuje się na listę strzelców w 82. minucie. Kanonada strzelecka w Udine. Pierwsze zwycięstwo Massimo Oddo w roli trenera Udinese staje się faktem już bezapelacyjnie. Najpierw Maxi Lopez, Ingelsson z takiego obrotu, nawet ćwierć obrotu. Najpierw akcję rozpoczął, zagrywając piłkę z linii końcowej, Szwajcar Widmer. Jeszcze jedna zmiana. Boisko opuszcza Mustakio. Na ostatnich kilka minut pojawi się w pożegnalnym meczu z rozgrywkami Pucharu Włoch Koreańczyk Han Kwang-song. Dwóch piłkarzy z Korei Północnej jest w kadrze drugoligowca Han Kwang-song i Choe Song-hyok. Jeśli chodzi o Han Kwang-songa, to jest gracz, który występuje też w podstawowym składzie. 19 lat skończył 11 września. W tym sezonie 14 meczów, 7 goli dla Perugii. To jest drugi najskuteczniejszy strzelec drużyny Perugii. 9 goli ma Samuel Di Carmine, którego dzisiaj już prawdopodobnie nie zobaczymy na boisku. Di Carmine ma 9 goli, Han Kwang-song ma 7. Oczywiście to są bramki w lidze, a teraz jeszcze mógł Falco wpisać się na listę strzelców. To byłby 4. gol dla gościa, 11. bramka w tym spotkaniu. Niesamowity wyczyn obu zespołów. Falco, ruszył Zanon. A teraz jeszcze nietypowy obrót, bo bardziej na zewnątrz i lewą nogą Svante Ingelsson trafia do bramki. 62 minuty w tym sezonie w meczu ligowe punkty, a teraz też z ławki rezerwowych pojawił się na boisku 19-letni reprezentant szwedzkiej młodzieżówki Svante Ingelsson. Strzela swojego pierwszego gola w barwach zespołu Udinese. Jeszcze Evandro, dobitka i mamy 8. gol, coś niesamowitego. 11 goli w Udine, Jakub Jankto. Czy to już koniec tej kanonady strzeleckiej? Pierwszy gol reprezentanta Czech w tym spotkaniu, Jakub Jankto. Najpierw Evandro i Jankto zakończył tę akcję. Raz jeszcze Jankto, Evandro i Czech. Obok bezradnie interweniującego Rosatiego. 11 goli. Niesamowity wynik w meczu 7 z 8 czwartej rundy Pucharu Włoch. W walce o ćwierćfinał Udinese zagra z Napoli, zespołem, z którym przed kilkoma dniami przegrał u siebie 0-1 Jorginho, strzelcem tej jedynej bramki. Najpierw Skufet obronił rzut karny przy dobitce, Jorginho był bez szans. Kokkolo w miejsce Pajacza i to ostatnia zmiana w tym spotkaniu.
najpierw Nicolo Casale w miejsce Belmonte. Obrońca Casale to wychowanek Werony, 19-latek. Przed momentem również 19-latek Kwang Song, czyli Han, pojawił się, reprezentant Korei Północnej. Dwie minuty plus to, co doliczy arbiter, i niesamowita historia w Udine. 11 goli w meczu czwartej rundy Pucharu Włoch. Do przerwy było 3-1. 7 bramek po przerwie. Jeszcze w 68 minucie było 4-3, a końcówka to już fantastyczna gra, jeśli chodzi o zabójczą wręcz skuteczność w wykonaniu gospodarzy. Odnotujmy też debiut w drużynie Udinese naszego środkowego obrońcy reprezentacji młodzieżowej prowadzonej przez Czesława Michniewicza, Pawła Bochniewicza. Dwie dobre, udane interwencje naszego obrońcy, który pojawił się tutaj w miejsce Giuseppe Pezzelli. Młody 20-letni obrońca, grający tutaj bardziej na lewej stronie obrony. Pezzella zresztą wczoraj skończył 20 lat. No dzisiaj akurat nie wpisał się na listę strzelców, ale zrobił sobie znakomity prezent urodzinowy, bo jego zespół wygrał to spotkanie. Jakub Janko. Janko leży na boisku. Jeszcze mamy żółtą kartkę dla Nicolo Casale. Drugi występ w barwach. Nie, to Colombiato. Argentyńczyk Santiago Colombato. No i w tym momencie kończy to.